Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, we wstępniaku niedzielnym. Zacznijmy od modlitwy do Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, poślij nam swego Ducha, abyśmy mogli przygotować się dobrze do tej medytacji, abyśmy mogli serce napełnić Twoją łaską, byśmy mogli otworzyć się na to, co Słowo chce nam przynieść, na nowe, które Słowo zawsze przynosi, i aby to Słowo zrodziło w nas, Panie, zrodziło w nas tę łaskę, którą dla nas przygotowałeś przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ewangelia dzisiejsza to Mateusz, rozdział 22, wiersze 34-40. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Tyle, kochani, dzisiejsza Ewangelia. Na topos wybrałem nietypowe miejsce, aczkolwiek bardzo z drugiej strony typowe miejsce spotkania. Wyobraźmy sobie tę sytuację, że Jezus jest w drodze i towarzyszą mu różni ludzie. Towarzyszą mu faryzeusze, uczeni w piśmie, towarzyszą mu uczniowie, towarzyszą mu gapie i towarzyszą mu nieprzekonani, tacy, którzy w ogóle może i nawet z jakąś pogardą czy politowaniem patrzą na to wszystko, co się dzieje. Faryzeusze to grupa, która związana jest z atakiem na osobę Jezusa. Uczniowie to miłość, to ci, którzy Go wybrali, którzy Go kochają, którzy za Nim podążają. Gapie to obojętność, która jest chłodna, przekalkulowana, obojętność, która dreszcze rodzi na skórze, że tak powiem, bo jest niczym fajnym ta obojętność. No i nieprzekonani to tacy, którzy są pozbawieni gdzieś tego pragnienia pójścia za. To znaczy oni w jakimś sensie są zainteresowani Jezusem, Jego misją, ale nie mają tego pragnienia, by pójść dalej, nie? By pójść dalej. I kochani, gdybyśmy sobie wyobrazili taką sytuację Jezusa na drodze, który idzie i wokół Niego są te wszystkie grupy osób, to gdzie byśmy się widzieli? W której z tych grup widzisz siebie? Czy w grupie faryzeuszów i uczonych w piśmie? Czyli zawsze masz coś, co sprawia, że się czegoś czepiasz. Może być tak, że dzisiejszy faryzeusz, uczony w piśmie, który jest uczniem Jezusa, jest ochrzczony, ale należy do tej grupy, którą byśmy zdefiniowali jako grupę faryzeuszy uczonych w piśmie, to jest ten, który atakuje, który zawsze się czepia, któremu coś nie pasuje w drugim człowieku, we wspólnocie, w Panu Bogu i tak dalej, i tak dalej. I nie mówię, że nie ma w nas być zdrowej krytyki, ale właśnie, czym innym jest czepialstwo, a czym innym jest zdrowa krytyka. Druga grupa, uczniowie, no to miłość. To wiele razy mówiliśmy to już w jednym słowie, czy we wstępniakach, że uczniowie to talmidim, to ci, którzy chcą za Jezusem chodzić, słuchać Go, mówić jak On, myśleć jak On, nawet odczuwać jak On. Nic dodać, nic ująć. Gapie to pewna obojętność. Zobaczcie, mamy dzisiaj mnóstwo ludzi ochrzczonych, którymi zawładnęła choroba obojętności. W ogóle ich nie interesuje to, że zostali ochrzczeni,
że przekazana im została wiara. Pamiętam takiego jednego z księży katechetów, uczących w szkole średniej, opowiadający mi o swojej klasie, którą uczył, cudownych dzieciaków, którzy wszystko byli w stanie z nim zrobić jako wolontariusze. Pójść do ubogich, pomóc przy parafii, nawet rozładować samochód tira cegieł po prostu, który przyjechał na budowę przy kościele. Ale mówili mu wprost: proszę księdza, ale msza, modlitwa, to nas nie interesuje. Totalna obojętność, po prostu nie jest w naszym zainteresowaniu, nie? Mamy stosunek obojętny, ani księdza lubimy, ale nie jesteśmy ani wrogo, ani przyjacielsko, po prostu jesteśmy obojętni. No i są jeszcze nieprzekonani, czyli ci, którzy coś czują, że coś w tym jest, no ale nie ma tego pragnienia, nie ma tego otwarcia na Ducha Świętego, za którym pójdziemy, nie? Kochani, spróbujmy dzisiaj jako topos wybrać to miejsce spotkania w drodze z Jezusem i spróbujmy zobaczyć, czy należymy do faryzeuszów, do uczniów, do gapiów, czy do nieprzekonanych. Prośmy Pana, by to słowo pozwoliło nam odkryć naszą tożsamość, no i przede wszystkim skierowało nas ku uczniom, w kierunku uczniostwa, a wtedy na pewno jestem przekonany, będziemy szczęśliwi z Jezusem. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dajcie, kochani, lajka wstępniakowi, udostępniajcie, subskrybujcie nasz kanał, bo ten wstępniak troszeczkę słabiej wypada niż jedno słowo. Może dlatego, że jest dłuższy, ale nie zaszkodzi, jak polubicie czy udostępnicie. Dziękujemy Wam za to.